life for me. Siemano ludziska, z tej strony Darku, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Rally 7, już na fali. W ostatnim odcinku Larry zabił jakieś starucha. No i oczywiście idziemy dalej za naszą grą. No więc maleńka, spod jakiego jesteś znaku? Okrągłego. Proszę? Wiesz, jak znak stop. Okej. Posłuchaj, w sprawie poprzedniej nocy. Ja tylko chciałem powtórzyć, że nie jestem gejem. Przynajmniej osobiście. Posłuchaj, zrobiłeś to, co zrobić chciałeś, a ja nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiesz? Ale ja... cóż, jak uważasz? Okej. Dawno nie widziałem twojego dystyngowanego towarzysza. Czy u niego wszystko w porządku? Tak, w najlepszym porządku. Uwaga, nadchodzi. Mam nadzieję, że dobrze jest mu. Rany, widzieliście kiedyś lepszą sztuczkę od tej laleczki? Dobrze, dobrze, wypoczywa. A więc to szantaż. Okej, oczywiście spróbujmy jak zawsze. Nie wiem, o co ci chodzi. Aha, okej, no to zobaczmy wszystkie rzeczy, które mamy. Zacznijmy od pierwszego. Mam nóż. Hej, poczekaj, wcale ci nie groziłem. Kurczę, co ja niby miałem zrobić z tym nożem? Okej, jesteśmy jeden punkt. Siemano ludziska, z tej strony Darku, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Rally 7, już na fali. W ostatnim odcinku Larry zabił jakieś starucha. Tak? No i oczywiście idziemy dalej za naszą grą. To ty. No więc maleńka, spod jakiego jesteś znaku? Kręciłem się w pobliżu. Wiesz, się jak znak stop. Okej, okay. Posłuchaj, Anet nigdy jeszcze nie wyglądała tak okrutnie i nieprzystępnie. Ja tylko chciałem powtórzyć, okay. Że nie jestem gejem. Przynajmniej osobiście. Chyba nie. Posłuchaj, dobra. Nie zrobiłeś to, co zrobić chciałeś, cokolwiek. A ja nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiesz? Ale nie sądzę, ja... abym... Cóż... Okay, grę, nie sądzę. Uważasz. Okej, okay, to poczekamy. Dawno nie widziałem twojego... co ty zrobiłeś z moją dystyngowanego chusteczką? Towarzysza. Czy u niego wszystko w porządku? Zatrzymają sobie. Tak, w najlepszym porządku. Proszę. Uwaga, nadchodzi. Okay, mam nadzieję, że dobrze nareszcie jest. Nareszcie udało ci się. Rany, czekałam na to tak długo. Kiedyś lepszą sztuczkę od tej laleczki? Kochajmy się. Dobrze, w tej dobrze. Chwili powtarzajmy to wiele razy. Więc serio? Ze mną? Okay, oczywiście, że nie, do cholery. Znika, nie wiem, o co ci chodzi. Sen. Aha, okej, okay. No to zernie. Zobaczmy wszystkie rzeczy, które mamy. Zacznijmy od pierwszego. Nie sądzę, mam aby mam nóż. Okej. Okay. Hej, poczekaj, sądzę. Wcale ci nie groziłem. Kurczę, nie sądzę. Co ja niby miałem zrobić? Książka? Nie sądzę, aby mam... Dobra, nie sądzę. Jeden punkt. Okay, kupowałam to zawsze, kiedy odwiedzałam Paryż. Okej. Okay. Nie sądzę. Okej. Okay. Nie sądzę. Tak? No to używam oczywiście ubezpieczenie. Mam coś, co jak sądzę, może kręciłem się w pobliżu. Bo się nakręciłem. Ta przeklęta polisa ubezpieczeniowa. Słono teraz za nią zapłacę. Anet nigdy jeszcze nie wyglądała tak okrutnie i nieprzystępnie. Jestem tego pewna. Dziękuję ci za zwrócenie mi mojej własności. Tak sobie myślałem, że no wiesz, za coś nie sądzę, aby mogło mnie zainteresować cokolwiek, co masz mi do zaofiarowania. Nie sądzę, aby mógł... Jak chociażby... Nie sądzę... Och, nie wydaje mi się, abym miał cokolwiek, co mógłbyś co chcieć. Co ty zrobiłeś z moją chusteczką? Wydaje mi się, że masz mnóstwo nie zatrzymają tego, sobie. Co mógłbym chcieć. Proszę, myśl, okay. Toaletowy? Tego gnoma. Och, nareszcie udało ci się do głowy. Czekałam na to co tak na długo. To, żebym wszedł do środka? Kochajmy się. Twojego w tej skarbca? Chwili powtarzajmy to wiele dobrze razy. Dobrze zrozumiałam. Serio? Wiem, czego ode mnie chcesz. Oczywiście, Lary, że nie, jeśli do cholery. Ci to dam, to nie chcę nigdy więcej cię widzieć, rozumiesz? Nigdy więcej. I na tym się skończy nasza znajomość. Nie sądzę, aby mogła... Kapiszy? Okay. Ona chce, żebym się z nią nie kochał sądzę. Nie chce, żebym do niej później co nie sądzę. Dzięki ci, panie, nie sądzę, za aby mogła... dary. Czytasz w moich myślach, pończówku. Okay, kupowałam to zawsze. Dobra, poczekaj, odwiedzałam Paryż. Okej. Okay. Kurczę, nie sądzę. Żeby ją zdobyć, facet musi okay. Chyba stanąć nie na kół. Sądzę. No to używam oczywiście ubezpieczenia. Mam coś, co dobra, jak Larry. Sądzę, z może nie cię trzymam interesować. Gotówki przy sobie, ale to jest więcej forsy niż tak ta przeklęta polisa ubezpieczeniowa. W całym swoim życiu. Słono, teraz zrywka stąd, chłopaku. Strzałeczka. To moje.
Jestem tego pewna. Co to jest? Dziękuję ci za zwrócenie mi mojej własności. Tak sobie myślałem, że zaliczyć. No wiesz, za coś tak specjalnego jak to mógłbym oczekiwać. Lary, to chyba pojawi się płynęszy świetnych podziękowań. Lary Laffer, zwycięzca najnowszej edycji Pucharu Zdobywców Pani Kapitan. Och, nie wydaje mi się, abym miała cokolwiek, co mogłabyś chcieć. Pani Kapitan, chcę poznać się osobiście. To chyba płynęszy świetny dzień w swoim życiu. Muszę pozbyć tego gnoma. Ten certyfikat mówi, że jesteś właścicielem 5 milionów akcji firmy Boneco Transportation. Twojego skarbca. Że wszystkich akcji jest zaledwie 10 milionów. Wiem, czego oznacza ode mnie chcesz. To, że jesteś grubą rybą. Jeśli ci to dam, to nie chcę nigdy więcej cię widzieć, no dobra, rozumiesz? Oczywiście. Nigdy więcej. I na tym się skończy nasza znajomość. Kapiszy? Ona chce, żebym się z nią kochał i nie chce, żebym do niej później dzwonił. Dzięki ci, panie, za twoje hojne dary. Czytasz w moich myślach, pończów. No wiesz, zapukał. Dobra, poczekaj tu na mnie. Operuj? Przyznaj się. Kurczę, okay. Żeby ją zdobyć, facet musi chyba stanąć na głowie. W porządku, pani kapitan. Przygotuj się na spotkanie ze Dobra, swym nowym Larry. Panem. Z reguły nie trzymam gotówki przy sobie, ale to jest więcej forsy niż pewnie w ogóle widziałeś w całym swoim życiu. A teraz zrywka stąd, chłopaku. Strzałeczka! Co to jest? Boski. Co oni ci zrobili? Jestem zwycięzcą ostatniego tygodnia. A raczej tym, co z niego zostało. Larry, to chyba pewnie płynęłeś. Nie wchodź tam. Uwaga. A teraz Larry Laffer, zwycięzca najnowszej edycji Pucharu Zdobywców Pani Kapitan, proszony jest o udanie się do kraju. Już tak daleko. Nie mogę się teraz wycofać. Chcę poznać cię osobiście. To chyba twój najszczęśliwszy dzień w twoim życiu, 500 000. Okej, zobacz, certyfikat. Ten certyfikat mówi, że jesteś właścicielem 5 milionów akcji firmy Boneco Transportation. Z racji, że wszystkich akcji jest zaledwie 10 milionów. Oznacza to, że jesteś grubą rybą. Okej. No dobrze, oczywiście tutaj już nic nie będzie. Ten nic mi dalej nie mówi. No to oczywiście. Może gdybyś, no wiesz, zapukał. No to spróbujmy. Operuj? Przyznaj. Obawiam się, że mamy tu do czynienia ze straszliwym nieporozumieniem. Zapukaj. Powiedziano mi, że zwycięzcą tego konkursu Pożądź jest niejaki Larry Laffer. Przygotuj się na spotkanie ze swoim nowym panem. Okej. Bardzo kręci mnie myśl o wygraniu darmowego rejsu, no i spędzenia tygodnia z takim kociakiem jak ty. No cóż, to Co na pewno oni jakaś ci zrobili? Jestem zwycięzcą z ostatniego tygodnia. No, ale ja myślałem, tym, co z niego no, wiesz, zostało. Stary, w twojej kabinie. Nie wchodź tam. Cały tydzień. A teraz powiedz, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz kontynuować? Ale przecież wygrałem Doszedłem te wszystkie już tak daleko. No, nie mogę się wygrałem teraz wycofać. Wygrałem uczciwie, no i... No przecież wygrałem. Wiem, rozumiem. A zatem możemy powiedzieć, że ta część umowy o darmowym rejsie jest już załatwiona. Jestem pewna, że twój pokój będzie wolny w przyszłym tygodniu. Ale... Wiem, że zwycięzca miał spędzić ze mną tydzień, ale... Wypełnia mnie dziś zła karma. Jaka zła karma? Jak to zła karma? Och, ciężko to wytłumaczyć. Karma rzeczowa, zła przymiotnik. Choć oba słowa występują zwykle oddzielnie, możemy mówić tu o swego rodzaju energii wewnętrznej motywującej postępowania Obawiam danej Obawiam się, jednostki. Że mamy tu do czynienia Teoria ze straszliwym nieporozumieniem. Karmy wywodzi się po części z buddyzmu, Powiedziano mi, że zwycięzcą tego konkursu jest niejaki Larry Laffer. No to w porządeczku, bo to właśnie ja. Nie mam pojęcia, no, ale przyczepił się do mnie od razu po włożeniu płytki do czytnika. Bardzo kręci mnie myśl o wygraniu darmowego ale rejsu, no teraz i spędzenia tygodnia Przecież wygrałem. Z takim kociakiem. Kiedy cię widzę, wiem, że jako kobieta oczekuję. Od życia to na pewno jakaś pomyłka. Nie. Poza tym to nie zawsze mówię, że mężczyzna powinien wpierw no, coś dać. Ja myślałem, coś no, wiesz, w twojej kabinie. Życia? Więc powiedz, cały czego tydzień. Tak naprawdę Ty... oczekujesz od życia, ja. Kapitanie? Sama już nie wiem. Ale przecież wygrałem te wszystkie konkursy. Konkurs nie jest już taki wygrałem jak kiedyś. Uczciwie, no i... Kiedyś był blask wygrałem. Fleszy. Wiem, tłumy fotoreporterów.
Ray Boy. Poza tym możemy powiedzieć, że ta część umowy o darmowym rejsie jest już załatwiona. Jest klan. Jestem pewna, że twój poza tym, pokój inaczej wyobrażałam sobie moją karierę. Ale... Chyba wrócę do poprzedniego zawodu. Że zwycięzca miał spędzić za mną tydzień, ale... Naprawdę? Tak. Wypełnia mnie dziś... Chciałabym karma wpoczuć pod sobą nieco... konkretnej masy. Wyobraź sobie, że usunęli mnie ze stanowiska kapitana tylko dlatego, że mój statek wpadł na mieliznę u wybrzeży Francji. Jakby to była moja wina, że pierwszy mat wolał spędzić noc w mojej kajucie niż na tym zapyziałym mostku. Energii wewnętrznej motywującej postępowania danej jednostki. Teoria karmy wywodzi się po części z buddyzmu. Ten mówi, że jesteś właścicielem 5 milionów akcji firmy Boneco Transportation. Nie mam pojęcia, no, ale przyczepił się do mnie od razu po włożeniu płytki do czytnika. Oznacza to, że jesteś grubą rybą. Ale jak możesz teraz zmieniać zasady gry? Przecież wygrałem. A czy nie męczy cię spędzanie każdego tygodnia z nowym facetem? Uczenie się nowych. Poza tym zawsze mówię, że mężczyzna powinien wpierw coś dać, no wiesz, coś dostanie. Uczenie się, no jak go zadowolić. Powiedz, czego tak naprawdę oczekujesz od życia, pytania. Kapitanie? O co konkretnie sama ci już chodzi? Nie wiem. No to ten rejsowy konkurs nie to, jest już taki chodzi? Jak kiedyś. No myślałem, że kiedyś automatycznie kochasz się z każdym flash, facetem, który wygrał konkurs. Tak było. Playboy, aż do dziś seks. Chyba najwyższy czas a na teraz. Okay. Bardziej niemoralny jest klan. A co pójść na jakieś takie zapoznanie? Inaczej wyobrażałam sobie moją karierę. Statek i przystań, paliwo zawodu. I zbiór. Czyli... Kapitan supertankowca. Jaki ty jesteś żałosny. Tak. Jak ty w ogóle przeszedłeś mistrza miłości 2000? Pod sobą nieco konkretnej masy. Czy mam to wyobraź rozumieć sobie, że usunęli mnie ze stanowiska kapitana tylko dlatego, że mój statek wpadł na mieliznę u wybrzeży Francji. Jakby to była moja wina, że pierwszy mat wolał spędzić noc w mojej kajucie niż na tym zapyziałym mostku. Pani kapitan jest piękna, pociągająca i bardzo zepsuta. Jakbym umarł mówi, że poszedł właścicielem 5 milionów akcji firmy Boneco Transportation. Z racji, pani że wszystkich akcji jest zaledwie 10 milionów. Nic tutaj nie ma? Załóżmy wiele, żeby móc zawinąć do tego transporty. Portu. To wiadomo, co on chce. Coś tutaj a czy nie męczy cię spędzanie każdego tygodnia no dobra, z nowym panowie, oczywiście, facetem? Jak mówiłem, brak kwoty, tylko uczenie to są się rzeczy, teraz damy. Pozycji, no i kończymy oczywiście tą serię. Akcji, no wiesz, oczywiście, uczenie się, no jest. Jak go zadowolić. Powiedzmy, że nie rozumiem czy pytania. Rzeczy. Wygląda mi to na część wyposażenia statku. Chodzi. Skąd to masz? Kupiłem to na to, wolnocłowym. No, myślałem, że automatycznie no, kochasz się z każdym facetem, który wygrał konkurs. Cię z tym nie zobaczę. Tak było. Okay. Aż do dziś. To mi wygląda na klucz chyba do magazynu. Czas na zmiany. Chyba nie buszowałeś po bagażach, Laver. A co powiesz na jakieś takie oczywiście, zapoznanie? Że nie, ale chciałbym móc trochę statek i przystań, paliwo i zbiornik. Brak mi czasem słów, jaki ty jesteś żałosny. Będę szeptać, Laver. Jak ty w ogóle przeszedłeś mistrza miłości 2000? Co masz robić? Oszukiwałeś. W tym jest czy mam najlepsza. To rozumieć jako nie? Nie wypadasz. Okay, no dobra, zobacz, jak oczywiście... Z pewnością nie jest to twarz pokrzywdzona. Nie wypadasz. No na pewno. Nie wypadasz. Pani kapitan jest piękna, pociągająca i bardzo zepsuta. Książka? Jakbym umarł i poszedł prosto do nieba. Okej. Pani kapitan. Jak? Nie wypadasz. Pani kapitan. Jak? Szybkostnie. Nie wypadasz. Jak? Oczywiście cenię go. Dałbym wiele, żeby móc zawinąć do tego portu. I wszystko marność. Okej, zobacz, coś tutaj jest ciekawego. Nic. No. No dobra panowie, to oczywiście jak mówiłem, brak kwoty do tych ostatnich rzeczy, co teraz damy. No i kończymy okay, oczywiście to tą raz. Serię. Czy mamy coś, co jeszcze musimy zdajemy sprawdzić? Oczywiście, gdzie to do cholery jest. No, w sumie. Okej. Okay. No to czy zaczynamy od pierwszej rzeczy. Wygląda mi to na część wyposażenia statku. Skąd być to masz? Może jestem tym, kupiłem to który spowoduje, że spełnią się no, twoje no dobrze. To wątpliwe. Więcej cię z tym nie to zobaczę. To bardzo wątpliwe. Okay. A co byś zrobiła, to mi wygląda na klucz do magazynów. Ci, że zdobyłem niedawno posadkę. Chyba nie buszowałeś po bagażach, Laver. Oczywiście, że nie, ale chciałbym oboje trochę... A zatem obudź się, pobuszowa piękna. Brak mi czasem słów. Pozwól, że coś ci pokażę. Nie wypadasz szeptać, Laver. Jakie to wymowy. Powiem ci dokładnie, co masz robić. Dokładnie, tak. W tym jestem najlepsza. Nie ma nic bardziej wymownego od transportowania ropy naftowej. Że okej, Greg nie działa, marność ma nie wypada mi wszystko marność. Nic, to w ostatku. Nie wypada...
Czy to oznacza to, co myślę, że oznacza, okay, że jesteś... Niczym innym, jak tylko nowym, niewymownie wprost zadowolonym siebie, posiadaczem pakietu kontrolnego akcji firmy Naftwol, największego przewoźnika i wydobywcy ropy naftowej na świecie. Marnujesz nad marnością, nie wszystko marnujesz. Całkowicie się z tobą zgadzam, ale dowodzenie największą na świecie flotą supertankerów. Nie wypadasz. Takie męczące zajęcie. Trzeba brać poprawki na strefy czasowe, związki zawodowe, ataki Greenpeace'u, obsunięcia planów, te straszne katastrofy, no i te wycieki. Czasem wycieki można odpowiednio wykorzystać. Być może szukam właśnie kogoś na odpowiednie stanowisko, że spełnią tuż pode mną. To wątpliwe. To bardzo wątpliwe. A co byś zrobiła, gdybym powiedział ci, że zdobyłem niedawno posadkę w zarządzie jednej z największych linii morskich? Powiedziałabym, że oboje silne. A zatem obudź się, moja żadna nie możesz się z trumną równać. Pozwól, to najlepsza noc mojego życia. Wskakuj w te kajdanki. Jakie to wymowne. Dokładnie tak. Nie ma nic bardziej wymownego od transportowania ropy na flotę. Marność, normalność, wszystko marność. Czy to oznacza to, co myślę, że oznacza, że jesteś... niczym innym, jak tylko nowym, no i tak, panowie, niewymownie wprost zadowolonym siebie, posiadaczem pakietu kontrolnego akcji. Mam nadzieję, że się wam się podobało. Oczywiście zostawiam pisma. Największego przewoźnika i wydobywcy ropy naftowej na świecie. Chyba nie mam nadzieję, że też się powiedzieć, jak ja całkowicie się mówię, że zostaje rozpierdala od całego początku. Dowodzenie największą na świecie flotą supertankerów. Ja cię głosuję na uwagę, zostawiam z pismami. Zaczynamy się w ostatniej serii. Czasowe związki zawodowe, ataki Greenpeace'u, obsunięcia planów, te straszne katastrofy, no i te wycieki. Czasem wycieki można odpowiednio wykorzystać. No cóż, szukam właśnie kogoś na odpowiednie stanowisko. Tuż pode mną. Wprawdzie uwielbiam muzykę symfoniczną, ale może puścimy trochę mojej muzyki. Och, kotku, żadna nie może się z trumną równać. To najlepsza noc mojego życia. Wskakuj w te kajdanki, Laffer. No i tak, panie i panowie, kończymy tą serię. Jak widzieliście, nie była nawet długa, szybko zleciała. Tak, mam nadzieję, że się wam się podobało. Oczywiście zostawiam pisma do końca. Chyba nie mam nadzieję, że też się bawiliście jak ja. Mówiłem, że ta seria rozpierdala od całego początku. No cóż. Ja cię głupio za uwagę, zostawiam wam z pismami. Zobaczymy się w następnej serii. Dark Wolf się kłania i do następnego.